2013, również z autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Ponownie skazano na referenta pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna, a ja zwracam się do pana radnego z prośbą o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 8/2024 w odniesieniu do uchwały dzielnicy 10 Strzelice z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie korekty uchwały nr 28/302/2013 roku z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie utworzenia zewnętrznej części Wochy nr 52 terenu parkowego. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Treść paragrafu pierwszego uchwały nr 28/302/2013 roku z dnia 10 stycznia 2013 roku o brzmieniu wnioskuje do prezydenta miasta Krakowa o podział działki nr 188/69 jednostka po górze na dwie części wzdłuż przeciwstoku posył portu nr 52 Borek i drogi dojazdowej celem utworzenia zewnętrznej części terenu parkowego na przykładzie portu nr 48 Matowice i portu nr 48 A Miszczewice otrzymuje nowe brzmienie. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o podział działki nr 188/1 obręb 69 jednostka ewidencyjna podwórza na dwie części wzdłuż przeciwstoku fosy portu nr 52 Borek i drogi dojazdowej, ustanawiając podział zarządu nieruchomości części wewnętrznej portu wraz z drogą dojazdową dla zarządu budynków komunalnych w Krakowie, z części zewnętrznej portu dla zarządu infrastruktury komunalnej i transportu w Krakowie celem utworzenia zewnętrznej części terenu parkowego na przykładzie portu nr 48 Bartowice i portu 48 A Miszczejewice. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Dziękuję panu przewodniczącemu za odczytanie. Otwieram dyskusję. Wobec braku chętnych dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Kolejny druk, numer 9.